Proszę Państwa, budżet przeznaczony na edukację w powiecie to prawie 42 miliony złotych, przy budżecie powiatu około 100 milionów złotych. To duża kwota pieniędzy. Co za tą kwotę my realizujemy jako zarząd powiatu, jako władze powiatu? Przede wszystkim większość pieniędzy idzie na bieżące utrzymanie szkół. Mamy subwencje z Ministerstwa Edukacji 37,5 miliona, prawie 5 milionów to dodatkowe środki, które wygospodarowuje powiat na rzecz edukacji. Chcę powiedzieć, że naszymi głównymi celami w roku 2009 to wysiłek w dalszym ciągu skierowany na poprawę bazy dydaktycznej naszych szkół. Wykonaliśmy szereg inwestycji, o których zaraz wspomnę, remontów, wyposażenie pracowni dydaktycznych, remonty tych pracowni. W dalszym ciągu nasz wysiłek skierowany był na porządkowanie sieci naszych szkół ponadgimnazjalnych. Takie działania rozpoczęliśmy 2 lata temu. Sądzę, że ten rok ubiegły to było zakończenie tych naszych działań. Następny punkt, któremu poświęcaliśmy sporo uwagi, to poprawa zarządzania szkołami i poprawa bezpieczeństwa młodzieży w naszych szkołach. Jeżeli chodzi o poprawę bazy dydaktycznej, to jak zaznaczyłem na wstępie, 37,5 miliona to subwencja przeznaczona przez Ministerstwo Edukacji, ponad 4,5 miliona to pieniądze, które wyasygnował powiat na poprawę naszej bazy. Za tą kwotę wybudowaliśmy m.in. 2 boiska typu Orlik w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz w 2. liceum. Wybudowaliśmy łącznik w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2. Ta inwestycja pozwoliła nam skomunikować poszczególne budynki. Do tej pory młodzież przechodziła z jednego budynku do drugiego na zewnątrz. W tej chwili ta komunikacja jest wewnątrz budynku. To jest bardzo korzystne dla młodzieży. Ponadto tam dodatkowe jeszcze wyposażenie w środki audiowizualne, które zostały zlokalizowane w tym łączniku. Te inwestycje, czyli Orliki, jak i łącznik, to są pieniądze pozyskane ze środków zewnętrznych. Łącznik dofinansowany był w 85%. Jego koszt to 720 tysięcy, a Orliki to wiadomo, że dofinansowuje ministerstwo, następnie Urząd Marszałkowski, a także powiat. Obydwa te Orliki kosztowały 2 miliony 800 zł. Jest to duży wysiłek powiatu. Następnie kolejny już rok wykonywaliśmy termomodernizację budynków naszych i tutaj była termomodernizacja internatu w ośrodku szkolno-wychowawczym, termomodernizacja sali gimnastycznej, a także termomodernizacja w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 6. Dzięki tym modernizacjom, bo wcześniej takie zostały wykonane już w innych naszych szkołach, możemy oszczędzać na ogrzewaniu, a wiadomo, że to są duże koszty, które przeznaczamy na ogrzewanie naszych budynków. No i ponadto zmienia się również wygląd naszych budynków i otoczenia tych szkół, na czym bardzo nam zależy. Zainstalowany został monitoring we wszystkich naszych szkołach. Tutaj również dostaliśmy środki zewnętrzne, a także w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 3 uzyskaliśmy podłączenie do internetu szerokopasmowego. To też pieniądze na tą inwestycję uzyskaliśmy ze środków zewnętrznych. Bardzo ważna kwestia to poprawa kształcenia młodzieży, szczególnie do kształcenia praktycznego. Zostały urządzone 2 pracownie w naszych szkołach. To jest pracownia budowlana w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 3. Tam przeszła młodzież z tak zwanej budowlanki, którą zlikwidowaliśmy, za chwilę o tym powiem. I urządziliśmy tą pracownię budowlaną naprawdę na dobrym poziomie. Ocena niektórych nauczycieli, że ta pracownia jest lepiej urządzona niż była w dotychczasowej budowlance. I jest również urządzona nowa pracownia dla młodzieży uczącej się zawodu fryzjerstwa. Tych fryzjerów u nas dużo uczy się w szkołach. Do tej pory nie było żadnej pracowni w tej szkole, której dotychczas się uczyli, czyli w budowlance nie było pracowni w
tej chwili w Szóstce jest ta pracownia i też na to pozyskane zostały środki zewnętrzne. Tutaj bardzo duże zaangażowanie było pani dyrektor Fałek, która ten projekt pilotowała. Czyli reasumując, w dalszym ciągu działania zarządu powiatu nakierowane były na poprawę bazy dydaktycznej naszych szkół, na poprawę estetyki i otoczenia naszych szkół. Przez ostatnie dwa lata porządkowaliśmy sieć naszych szkół ponadgimnazjalnych. Dotychczas było tak, że te same zawody były w różnych szkołach. To nie było korzystne z punktu widzenia organizacyjnego. Było gdyby przeciąganie, tak nieładnie mówiąc, szkół. Każda szkoła zabiegała o tą młodzież i to rodziło pewien chaos organizacyjny. Te sprawy zostały uporządkowane i w to porządkowanie sieci szkół wpisał się proces likwidacji zespołu ponadgimnazjalnych szkół zawodowych i ogólnokształcących przy ulicy Farbiarskiej. Ja przypomnę, że głównym takim przyczynkiem do likwidacji tej szkoły to zmniejszająca się liczba młodzieży w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. Przez ostatnie 8 lat ubyło nam ponad 2000 młodzieży, z 6,5 tysiąca do 4,5 tysiąca. W tym, w tej szkole zmniejszyła się liczba o 1200 osób. No to właśnie to był ten powód, że musieliśmy tą szkołę zlikwidować, ponieważ baza, która dotychczas istnieje, ona wystarcza nam na potrzeby naszej młodzieży, a będziemy dalej tą bazę, jak wcześniej wspomniałem, poprawiać. W roku 2009-2010 zmniejszyła się liczba młodzieży o 200 osób w naszych szkołach. To potwierdza nasze wcześniejsze informacje, o których tutaj wielokrotnie mówiliśmy. Do klas pierwszych przybyło nam o 67 osób mniej. Chcę powiedzieć, że te wszystkie zamierzenia, o których mówiliśmy przy czasie likwidacji tego zespołu, zostały przez zarząd zrealizowane. Urządziliśmy nowe pracownie, o czym przed chwilą powiedziałem, pracownia do nauki zawodów budowlanych i pracownia fryzjerska. Jest internat urządzony w zespole szkół numer 3. Chcę powiedzieć, że cała młodzież, która wyraziła chęć pobytu w internacie, ma miejsca, bo jest to ten internat urządzony w zespole szkół numer 3. Jest również internat w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, a także w szkole Bursa, w szkole samorządu województwa łódzkiego. Czyli cała młodzież, która była chętna, uzyskała miejsca w internacie. Następna kwestia związana z tym tematem to zapewnienie pracy dla pracowników administracji, pracowników obsługi. Wszyscy ci pracownicy, którzy wyrazili chęć pracy, otrzymali tę pracę i również taką pracę otrzymali wszyscy nauczyciele, z wyjątkiem nauczycieli, którzy osiągnęli wiek emerytalny. To było chyba 6 czy 7 osób. Te osoby poszły na emeryturę. Wszyscy pozostali otrzymali pracę. Z ogromną przyjemnością słucham opinii nauczycieli zarówno ze szkoły samochodowej, czyli Trójki, jak też Szóstki, którzy tam poszli do pracy, czy do innych szkół, że nauczyciele są zadowoleni z pracy w tych szkołach. Nareszcie mają spokój. Będzie się kończył rok szkolny, a oni nie będą mieli stresu, czy będzie praca, czy nie będzie, bo tak to bywało w ostatnich kilku latach, że nie dla wszystkich nauczycieli starczało pracy. Podobnie młodzież, no, nigdy nie wiedziała, czy na przyszły rok będzie chodziła do tej szkoły, czy nie. W tej chwili ta stabilizacja już jest i wierzę, że przez najbliższych, nie wiem, 7, 8, może 10 lat powiat nie będzie musiał likwidować żadnej szkoły, natomiast będziemy poprawiali tą naszą bazę dydaktyczną naszych szkół. No i jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, że będziemy robili nabór do wszystkich szeroko pojętych zawodów budowlanych. Jeżeli tylko będzie młodzież chętna, taką promocję będziemy już zaczynali od stycznia tego roku i do czasu naboru, czyli do czerwca. Mam nadzieję, że intensywnie te prace promocyjne naszych szkół i zawodów szeroko pojętych budowlanych, na które jest zapotrzebowanie na rynku, będziemy tutaj tą promocję robić.
robili. Mam nadzieję, że nabór do tych zawodów będzie w naszych szkołach. Może tu jeszcze mówiąc o kształceniu zawodowym, podam taką jedną bardzo istotną kwestię, o czym mówi się dość powszechnie w skali kraju, że za dużo młodzieży uczy się w liceach ogólnokształcących. Potrzeba jest taka rynku, aby więcej młodzieży uczyło się w szkołach zawodowych. U nas jeszcze kilka lat temu było tak, że 60% młodzieży chodziło do liceów ogólnokształcących, a około 40%, poniżej 40% do szkół zawodowych, czyli zasadniczo szkoły zawodowe, technika zawodowe. Chcę powiedzieć z przyjemnością, że ta proporcja u nas już uległa zmianie i jest tak, jak to mniej więcej są wymagania w skali kraju. 40% młodzieży w tej chwili uczy się w szkołach ogólnokształcących, a 60% w szkołach zawodowych.